Spośród gatunków pestkowych wiśnie i czereśnie należą do drzew wyjątkowo wrażliwych na choroby kory i drewna. Z tego też powodu cięcie wykonywane w okresie lata jest dużo lepsze, aniżeli cięcie wykonywane na przedwiośniu, kiedy często padają deszcze, są niskie temperatury. W okresie lata, przy tych wysokich temperaturach i słonecznej pogodzie, rany powstałe po odciętych gałęziach bardzo szybko się zabliźniają, a więc nie dochodzi do porażenia przez grzyby chorobotwórcze. Przystępując do cięcia wiśni, przede wszystkim staramy się ograniczyć rozmiary koron. Wiadomo, że każdego roku pędy przyrastają pół metra, nawet niektóre metr długości, a więc co roku musimy rozmiar tych koron ograniczać. Łutówka, ale też wiele innych odmian rosnących w polskich ogrodach posiada takie charakterystyczne, przewisające pędy. Naszym celem będzie skrócenie właśnie tych długich, przewisających pędów. Odmiana łutówka jest odmianą, która wypuszcza takich pędów wyjątkowo dużo. Wyrastają one zarówno u dołu korony, jak i na samej górze. Przycinając taki pęd, zostawiamy praktycznie około 20-centymetrowy czop. Celem cięcia, oprócz zmniejszenia rozmiaru korony, jest również wycięcie nadmiaru jednorocznych pędów, głównie tych pędów pokładających się i wiotkich, ale też chodzi o to, aby do środka korony wpuścić jak najwięcej światła. Tylko dobrze doświetlona korona wewnątrz będzie w stanie wypuścić dużo młodych, jednorocznych, produktywnych pędów, na których później zawiążą się owoce. Podczas każdego cięcia starajmy się wycinać wszystkie pędy uschnięte, suche, porażone przez choroby lub szkodniki. Cięcie to nosi nazwę cięcia sanitarnego i powinno być wykonywane przy okazji każdego innego rodzaju cięcia. Tutaj mamy taką jedną uschniętą właśnie gałąź, ona zaschła. Wszystkie te uschnięte gałęzie wycinamy aż do zdrowego miejsca.